Słyszysz mnie? Moja głowa. No i co teraz? A teraz dowiesz się, co masz zrobić. Nigdy się nie wycofywałeś, więc nie cofniesz się również teraz. Dobrze wiesz, że w tym mieście można zginąć, zamawiając taksówkę. Nigdy cię to nie powstrzymywało przed działaniem. I nie powstrzyma i tym razem. Myślisz, że oszukałaś śmierć? To śmierć oszukała ciebie. Jeśli musisz zabijać, to zabijaj. Jeśli musisz podpalić świat, to niech płonie. Zielony! Dla siebie kurwo, ani kroku! Wynocha z mojego domu! Śmierć w chwale, czy żywot spokojnego człowieka? Przemyśl to. Cześć, witajcie kochani. Kolejny odcinek z Cyberpunk 2077 i kontynuujemy dalsze zadania poboczne. Idziemy teraz na zadanie, które się nazywa Układy na szczycie. Mamy się udać do motelu na pierwsze piętro, więc ruszamy. Jesteśmy już blisko. O, wow, wow. Jest gdzieś tu. Spakujmy. I zobaczymy, co nas spotka. Dobra, gdzieś tu mamy wejść. Hotel. Okej. Hotel 24. Rozumiem, że tu pewnie pierwsze godziny po, nie wiem, japońsku, chińsku. Zapamięci jeszcze. Właśnie tak, co sobie zrobiłem modliszkę z siebie. A to takie nowości. Mam przeładowane. To mam przeładowane. I to mam przeładowane, dobra. Chyba więcej. Dobra. Dobra, chowamy. I wyżej. Była możliwość. Tak. No dobra, za dużo się nie wypowiedział. Okej, okay, to nie tu. Momencik. Tu. A, to ja mam na dół iść. No dobra, spoko. Pierwsze piętro niby. Nie spodziewałeś się mnie tutaj, co? Kuźwa, się nie spodziewałem. I co teraz? No. O kurde. No to ostry początek. Zastanawiam, jak do tego YouTube podejdzie. Hmm?
następnego razu. O ile taki będzie. No i szybka zabawa. Okej. Co my tu mamy? Pierwsze piętro, dobra. Czasami dwoje odpowiednich ludzi spotyka się w niespodziewanym miejscu o nieodpowiednim czasie. Dobre. Takie zadania to ja lubię. Okej. W ogóle jesteśmy ubrani? A tak. No dobra. Szybkie zadanie. Nie powiem. Teraz tak, co my tu dalej mamy? Lecimy z kolejnym. Zobaczmy na mapie, gdzie to jest. Trochę daleko. Dobra. Czyli musimy do tego punktu się przenieść. Samochodem jechać nie będziemy za daleko. To miało być pierwsze piętro. My poszliśmy na parter. No dobra. Mamy się przenieść. O, to jeszcze trochę tu dalej widzę będzie. No dobra. Chyba gdzieś na obrzeża miasta będziemy. Na obrzeżach. Okej. Okay. Czy te auto jeżdżące? Rozbój w toku. Zneutralizuj sprawców. To chodzi o tamtych. Naruszenie protokołu. Co tu mamy? BD55 BD. BD55. O Jezu, nie to nacisnąłem. BD55. No i tu już jest stracone. W końcu cię znajdę i wtedy. Wtedy się kurwa zabawimy. Kto tam jest? Damy tam radę we śnie. Ile ty masz lat, kurwa? Byłaś! O kurde. No dobra. Zabawimy się! Nie! Nie! Proszę! Dobra, tak się będziemy bawić teraz. Co za... Leczyć się. Nie to. Gdzie to jest tam? Tu. Długie mam to wszystko! Przejdę sam, to szybko z tobą skończę! Niech to się już kurwa skończy! A, czyli to jest broń, która przez ściany też działa.
amunicja i tak dalej. A sprawdź obstarzenia i zabezpiecz dowody. No dobra. Podnieś ciało, nie. Weź. Tu coś jeszcze jest. Weź wszystko. Okej. Gdzie to tamten jeszcze gdzieś był? Aha, dobra. Wysypisko. Moment, nie będę. Daleko to jest w ogóle? 300 metrów. Dobra, nie będziemy się wygłupiać. Lecimy. Nie wiem, czy to właśnie nie tutaj, co Dexter nas przywiózł. Coś tak czuję, że to jest to miejsce. Stoi. Rdza przeżarła błotniki i pokrywę, ale blachy wciąż jakoś się trzymają. Pytanie, co pod maską? Ciepło. Silnik niedawno pracował. No proszę. Nowa cewka zapłonowa i świece żarowe. Ktoś grzebał przy rozrządzie. Jak ktoś mi pewnie... A... Ha! Nowa! Ale używana. Wykręcona z innego wraku. Ktoś wyczyścił wentylator i uzupełnił poziom płynu. Ale... O, to zwykła woda. Dobra, starczy. Hej ty! Łapy precz od mojego auta! Że co? To moje auto. Tak? To czemu rdzewiało na wysypisku? No bo się zepsuło, więc... Więc je porzuciłeś, a teraz nagle sobie przypomniałeś o jego istnieniu? Weź mnie, nie denerwuj. Lana? Tydzień grzebałam przy tym wraku, żeby w ogóle odpalił. Poszłoby szybciej, gdybyś zaczęła od silnika krokowego. Tak? Niby czemu? Bo on lubi szwankować, szybko się zapycha. Ale wystarczy zdrapać nagar i śmiga znowu jak marzenie. Cholera. A ja wymieniłam całą przepustnicę. No widzisz. Nikt tak nie zna auta jak właściciel. Były właściciel. Ten samochód jest teraz mój. Jak tylko skończę z naprawami, wyjeżdżam z tego pieprzonego miasta. Czemu aż tak bardzo chcesz stąd wyjechać? Skoro musisz pytać, to i tak nie zrozumiesz. Spróbujmy. No, mów. Co mam mówić? Rozejrzyj się dookoła. Wszędzie śmieci, brud, syf. Ja... nie chcę tu żyć. Zwłaszcza teraz. Kurde pieczone, i co teraz zrobić? Dobra, mamy w sumie chyba trzy auta mamy bodajże i motocykl. Niech go zatrzyma. Łańcuch w rozrządzie przerdzewiał. No i? Wymień go, bo jak będziesz jechała szybciej niż 30 mil na godzinę, to ci trzaśnie. Czekaj, czyli co? Mogę go wziąć? Możesz. Ja i tak nie miałbym z niego pożytku. To nie jest auto do jazdy po mieście. Szerokiej drogi, dziewczyno. Ja... dziękuję. Nie wiem, co powiedzieć.
Proszę, proszę. Czyżby nomada zapuścił korzenie? Nie wiem. Może. Ciężko o tym myśleć, kiedy ma się w głowie tykającą bombę. Jeśli cię to pocieszy, to bomba też się z tym chujowo czuje. Wiem, wiem. Dobra, zbieram się. Źle mi się to miejsce kojarzy. No jestem teraz ciekaw, czy dobrą decyzję podjąłem. W sumie nie kojarzę tego zadania. Dobra. Zadanie zaktualizowane. Momento. Poboczne. Teoretycznie to nam już tu nie za dużo potrzeba. Bo tego nie, znaczy nie potrzeba. Nie mamy za bardzo zadań pobocznych. To mamy. To jest zbieranie obrazków. To byśmy mogli zrobić. A to trochę jest wysokie ryzyko na razie. Bym się tym może zajął. Jeszcze jedna rzecz. Kontrakty. No w sumie to jeszcze tego nam potrzeba. Może weźmiemy to, kontrakt. Kontrakty się jeszcze nie bawiliśmy, więc w sam raz. Odpowiedni czas na to. Dobra, wyjdę tu. Podejrzewam, że auto wezwane to tu nie przyjedzie. Spróbujmy. Bam, bam, bam. O, gdzie ono przyjedzie? No, chociaż tu by mogło przyjechać. Ja pierdzielę. Ono jest. What? Jeszcze raz. O kurde. Zajebiście przyjechało. Dobra, wychodzimy. Dobra, lecimy. Się jeszcze trafi. Oni aż tak znaczy swoje tereny? No to co? Aha, to jest chyba biletek. Co to takie obstawy są? Hiroshi, okej. Okay. Dzwonię. A, dobra, lecimy dalej. Cały czas prosto. To widzę, chyba będzie w prawo. Tak jest. Dobra, 2 kilometry niecałe. Nie dzieje żadnego zagrożenia.
Gdzie my w ogóle jesteśmy? A my jedziemy w tym kierunku, okej. Okay. A co tu jeszcze jest? Dach nad głową, Chapa Town. Wynajmij mieszkanie. Nie, na mieszkanie to nas póki co nie stać. Okej. Okay. A te znaczki, co to jest? Karta Tarota. Tutaj nic widzę, nie ma. Tu widzę, jest karta Tarota. I tu jest karta Tarota. O, przy okazji. To od razu i te zadania będziemy starali się wykonać. Po trasie to po trasie. Zahaczymy. Gdzieś ta karta tutaj jest, ten tarot. Możesz, kurde, skoczyłem. Gorzej, jakbym nie skoczył. A ten samochód się pojawił, istotny zawód. Dobra. I tu rozumiem, że trzeba zejść. Ojoj. Upsi. Dobra, gdzie ten tarot w takim układzie? O, jest jakieś ścieki. O, o, o. Podejrzewam, że my pływać nie potrafimy. A tam gdzieś. Dobra. Zwiedzimy te zakamarki tego miasta, mniej oficjalne. Tiger Clown. Okej. No spoko. Dalej tu nic nie widzę. Żadnego. Coś czuję, że właśnie minęłem to, co trzeba. Mam takie wrażenie. Aha, super. Mogłem tu po prostu zjechać. A, gdzie on tu jest? Zawsze można. Gdzie ten mural jest? Nie wiem, albo ja tego nie widzę, albo gdzie on niby jest. Dobre. Moment, tato. Coś tu widziałem, ale nie, to nie jest to. To jest zwykła reklama tylko. Moment, kto bez przyczyny nie jest? Tylko... A, nie mogę tak zeskoczyć, tak jak poprzednio. Wo. Jeszcze raz zobaczymy. Nie? I tego też nigdzie nie widzę. Ale to jest ewidentnie. Nie widzę. Moment. Tu jakieś się coś. I wskaka. Znaczy wskoczyło. Chyba, że to trzeba gdzieś tu iść, ale nie. Dobra. Jeżeli wy widzieliście gdzieś jakąś kartę Tarota, mural czy coś w tym stylu tutaj, w tej okolicy, proszę o jakiś komentarz. Się pojawia i to jest na dół. Użyj drabiny. Jeszcze raz.
Tu już znika. Dobra. O Jezu. Dobra. Mam wrażenie, że to jest gdzieś na dole. Jeszcze jedna rzecz. Dobra, nie będę chyba jednak tracił czasu na te murale. Że będzie lepszy czas na nie. Czemu stoisz? O ja. No. Ja na rozbijam, widzę. Dobra, ostatnie 100 metrów. Oho. A to już mi się nie podoba. Udaję się do placówki rewolka. O. Moment, to tu? Tu przy okazji coś innego jeszcze dzieje. No i tu pewnie tak nie wyjdziemy sobie z ulicy. Użyj zdolności technicznych. No dobra, podejrzewam. Co to jest za jedna? Tiger Clown. No dobra, zobaczmy. Ale nie sądzę. Po przekroczeniu pewnie... jedna rzecz. R. No tak. Dobra, co my tu w ogóle mamy? Udaje się... Okej, no spoko, no to zacznijmy od tego. Wyłączymy to. Jakby ją tu załatwić? Jest kolejna postać, momento. Co to jest Gangus? Hakowanie. Co to jest? Czemu ja nie mogę zetki użyć? No nic. No nic. No to wchodzimy na ostrego. Właściwie zaraz, jakbym tak zrobił, nie tak. By. Ale mi się to podoba. Wow.
zabójca! Nie no, czwóreczka. Wrażenie, że to powinienem zrobić po cichu, no ale cóż, wyłącz. Alka, powiadasz. Na razie ty nikogo. Nie wiem, co to jest. Dobra. Co my tu mamy? 1V2, V3, E9, E9, 1C, 1C. E9. E9 jest. E9 jest. 1C jest. Aha, dobra. Czyli tak. I mam 37,5 sekundy. E9, E9. 1C i 1C. Okej. 1C. 9. A nie, dobra. A co my dalej mamy? Mamy coś tu jeszcze do zrobienia? No, przeładujmy. Odblokuj furgonetkę, używając do tego głównego... Dobra. Teraz furgonetka w takim układzie. Gdzie ta furgonetka teraz jest? Niech mi ktoś powie. Czekajcie. Ja cały czas muszę tu coś zrobić. Czy ja mam tu w komputerze coś zrobić? Tym bądź tym? Łączenie, dobra. Użyj. Okej. Okay. Wsiąść do furgonetki, spoko. Tu ktoś jest? Tu nikogo nie ma. No dobra. Siadamy. I odjeżdżamy. No dobra, i teraz pytanie, czy... No, to trzeba było z drugiej strony po prostu iść. Czy tu nas jeszcze nie będą atakować? Wróć.
A to niby niczym zadanie, tak jak w GTA było nieraz. Dobra, siadamy. Mamy furgonetkę. Doskonała robota, podręcznikowo wykonana. Masz u mnie duży plus. A dzięki. A dzięki serdeczne. Dobra, kontrakcik mamy. Ustańmy sobie może gdzieś tu. Nic nie powinno nam się stać. A więc tak, postać. Mamy 1-1. Weźmiemy sobie może na ten moment to. I tutaj coś. Paparapapa. Tu mam dużo. A to co tu jest? Zabójcza cisza. Uskrzydlające eliminacja. Po wyeliminowaniu przeciwnika twoja prędkość rośnie o 30% przez 10 sekund. Ok. 15% więcej obrażeń ludziom. O kurde. Już zaraz, tu może coś. Krwawe zwarcie. Obrażenia zadawane za pomocą broni białej w trakcie trwania. Broni białej. Kurde, nie wiem jak te modliszkowe są traktowane. Czy to też jest jako broń biała? Bardzo możliwe w sumie. Dobra. Da? Zobaczmy zaraz tak. Co my tu mamy w okolicy? Skrytki. Tak, nad głową. To też nie. F. Aha. Krwawy. Chyba wiecie co? Spróbuję to. Choć nie wiem, czy to się dobrze skończy. No ale dobra. Żadne auto tu nie ma. To sobie weźmiemy te. Będę teraz strzelać zapewne. Witajcie, nazywam się Arif Iqbal. No dobra, spokojnie się obeszło. Nasz blok informacyjny rozpoczynamy od doniesień z dalekiej Azji. Spotkanie na szczycie Chiny-Indie zakończone. Państwa podpisały porozumienie handlowe. Okej, czyli to jest gdzieś na górze. Dysprof oraz lantan to kluczowe metale ziem rzadkich dla budowy Chiyu-2, nowo powstającej stacji kosmicznej. Sygnatariusze podpisali również traktat o swobodnym przepływie osób oraz cyborgów między granicami tych państw. To kolejny etap integracji gospodarczej dalekiego oczywiście zawsze. Południowo-wschodnią. Zajebista okolica. Jasne. To nie, że zajebista okolica. No włazisz. Tak, przeskanujmy to trochę. My tu, tu. Gdzie jest gościu? On się gdzieś musi ukrywać. Chodźcie, panie. Co to było? A, jeszcze jedna rzecz. Ekwipunek. Plecak. Bo ja przecież mam różne tu rzeczy do spożywania. A nigdy z tego nie korzystałem. Moment, gdzie to jest? Tu coś jest. Co nam to daje? 30 sekund? 30? Krótkie te czasy. 450 sekund. Zapewnia efekt dobrze odżywiony, który zwiększa maksymalne zdrowie o 5% oraz zwiększa regenerację zdrowia poza walką. Poza walką. Aha, no dobra. Uwalnia ruchy. Powoduje efekt nawodnienia, który zwiększa wydajność o 10%, a wstępuje jej regenerację o 50%. A weźmy to. Czemu usunięto? Ja nie chciałem usunąć. Moment. Upuść, użyj. Nie, no dobrze, usunie. Użyliśmy w takim układzie. Czekoladka. A tonik jakiś. Zapewnia efekt dobrze odżywionego. To tak nie za bardzo. A
O, może to z... Dobra, weźmiemy to. Sok z kaktusa nam pomoże. Dobra, bierzemy to broń. O, tylko że jest jeden problem. Magazynków nie mamy. I to będzie duży problem. Moment, to jeszcze. Dobrze, że to w czas zauważyłem. To. Czy ja mam coś wymiennego? To ma ile? 222. Dobra, to na razie to wymienimy. Okej. Możesz, ja pierdolę. Trup. Aha. Czy on się pojawia i znika? O co tu biega? Przeszukaj okolice i ustal, czy ktokolwiek przeżył. W porządku. Krąg dziesiąty ukryła linię przed oczami przodków. Co tu się odwala? Wi, mam złe przeczucia. Ja też. Rozejrzyjmy się. A krew z oczu oraz licznych ran kłutych śladów. Ja pierdolę. Będzie nieźle. Będzie coś truje jadka i mogę tu przegrać. O. To taki. A zaraz, moment. 15. Przeszukaj okolice. Nie podoba mi się tu, bardzo mi się tu nie podoba. Dobra, zróbmy tak. F. My mamy 1C55. Mamy niby tutaj gdzieś podejść. Weź wszystko. Szyfrowane diazgi, niektóre R. Nie to. Zadanie zaktualizowane. Moment, to... Tu chyba były te drzazgi. A... Ta zrzemia wiedział, które to jest. Nie to, nie to. Postać, cień, drzazgi. O. Artykuły. A... Dobra. Szkoda, że nie pamiętam, który to był. Zhakuj drzazgę uczestników rytuału. Aha. No super. No to jeszcze raz. Gdzie ja to miałem? Rytuału. To nie jest to. Religia to żywioły równoległe, to też nie to. Coś czuję, że coś źle robię. Nie jest to. Też nie. Inaczej, ekwipunek. Plecak, bo my to wzięliśmy przecież. Broń biała, ubrania. Wszystkie przedmioty. Gdzie ta drzazga jest teraz?
klucz. O, tak jak widzę, mamy nowe rzeczy. Ja nawet z tego nie skorzystałem jeszcze. A, to jest upiór. Kurde, nie pamiętam jak się hakuje. Nic nie dzieje. Też nic. On gdzieś na górze jest? Czy gdzie? O, na górze. Co tam nie jest? Jak ja niby miałbym tam niby wejść? Tylko nie za bardzo rozumiem. Chociaż zaraz. Czyli tam by trzeba było się spiąć. Podłącz się. Zobaczmy. A, 1C, 1C, 7A. Ile tu mamy? 6. A, czyli teoretycznie to i później zaczynamy to. Jak to zakończę, to też mogę to zacząć. 7A jest. 55, 1C. Teraz pytanie. 1C jest i 7A też jest. Ok. Czyli zaczynamy od tego. 7A, 55, 1C, 1C, 7A. Ok. Pewnie lepsze byłoby to, wolałbym. No ale cóż, nie było takiej konfiguracji. Dobra, to dalej nam sprawy nie rozwiązuje. Ej. Nie to. Wziąłem ten niby ten jako drzazgę, ale kuźwa mać. Nie zwróciłem uwagi jak ona się nazywała. Nawet nie wiem czy jest możliwość. O, tutaj jakiś gościu jest. Kuźwa, nie strasz. Syf? O kurwa. Mamy towarzystwo. O? Jakie towarzystwo? Gdzie? O kurwa. O kurde. Maelstrom. Zneutralizuj zagrożenie. Ja tu nawet nic na nim nie mogę zrobić. Co ciekawe. O kurwa. Gdzie ona? To jest ona w sumie rzecz ujmując. Momento. Czy ona się znowu tam schowała? Oho. Momento. Ona widzę ma też to. Więc no cóż. Ja
tego to raczej byłoby bardzo ciężko. No proszę. Co my mamy tu? Podniszczone egzo oficerki, twardy reset jest blisko. Dobra, bierzemy wszystko. Odczytaj czaskę znalezioną przy Zoe. Dobra. Nie to. A gdzie to mamy drzazki? Gdzie ona tu jest? Sto. Chłopaki już wszystko przygotowali, już mają ofiarę. Po światłowodzie poleje się krew. Uła! Wymiesza się z bitami, otworzy wejście do w otchłań, zbliżę się do śmierci na wyciągnięcie ręki. Poczuję w ustach metaliczny smak jej kosy. Szarpne, zasplątane kable. Dobra. Lektura bardzo ciekawa. Dobra. Wyślij Reginie teraz. O, Regina. A to było chyba to. Nie. To. Wysyłamy. Coś odpisze? To miało być coś w rodzaju wycieczki na drugą stronę i z powrotem wania. Naprawdę. Okej, okay, mam jedno. W ogóle muszę powiedzieć, nie za bardzo lubię te psychozy. Ile tu czasu minęło? 51 minuta. Zbyt ciekawych misji to nie powiedziałbym, żeby były. Z początku mnie trochę zaskoczyło, że to jest tylko tyle, o ile misja. Za bardzo je wykonywać nic nie trzeba było. A, tam jeszcze mamy jeden punkt. Dobra, to ja jeszcze tak. A, jak już tu jesteśmy i to robiliśmy, czyli mamy żółte. Może... Co to jest? Wielki sen. Wieżyczki wyłączone. Odblokowuje demona wieżyczki wyłączone, który wyłącza wieżyczki strażnicze na 3 minuty. Dobra, może w to pójdziemy. Tutaj kurde nic... A nie, mam tylko to jedno. To muszę też zacząć rozwijać. A tu mam niby to trzy już gotowe. W opanowaniu mam też słabo. No nic, dobra. To jeszcze jedno zadanie na koniec. Jakieś, mam nadzieję, że nie będzie jakieś ciężkie. A co tutaj jest? Gdzie to jest? To? Zadania poboczne. Co my tu mamy? A, to jeszcze. Nie. Po jednym wystarczy. Mapa. Pas 23. Odzyskaj własność. Właśnie, gdzieś to jakieś sobie krzyczniki. Co to jest? W tym miejscu znajduje się coś, co możesz wykraść. Nie. Może coś innego? Neutralizować. A tu? Odzyskać. Dobra. Pojedźmy tu. Daleko to? 1,2 km. No tu nie widzę nigdzie teleporterów. Dobra, to jedziemy jeszcze tylko do tamtego zadania. Wykonamy, będziemy kończyć, zobaczymy co nas w ogóle tam spotka.
chyba jakaś dzielnica chińska, mam wrażenie. Dobra, jeszcze... ile to? 500 metrów. Nie powiem, układ uliczek tutaj to jest naprawdę... chcieli wykorzystać każde wolne miejsce. Właśnie, to jeszcze miałem zadanie z Michem, ale tego nie widzę. Nie wiem, czy do tego parku takiego bym nie musiał się udać. Kontrakt. Neutralizacja. No dobra. Co dla ciebie? Czuję to w kościach. Tym razem się uda. Ile ostatnio straciłeś? No co jest? Denerwuj mnie. O! Niezła broń. Nie wiem, czy tak miało być, ale dobra. No to się dzieje. Aj, sorry. Przez przypadek oberwała, no. Odnajdź kata. Już czuję, że nie powinien tak płacić na ostro. Naruszenie, nie, to mnie nie interesuje. No to jest! Powiem szczerze, niezła broń. Wyłącz. Czy ja tak go znajdę, tego gościa, czy nie znajdę go? Czy ja tu w ogóle wlazłem? Dobra, muszę iść tak. Tu. I tu. No to, żebym zrobił zamieszanie. Nie. Co?
drzewa. Pa. No niestety. Chodź tu, wyłaź. Okej. Okej, dobra, spoko. Mamy iść. Teraz to masz przejebane! Powiadasz. Wyłącz. Ja mam liść. Opuść teren klubu. A, no dobra. No to opuszczamy. Czyli zrobiliśmy co trzeba. Widzimy w ogóle my tędy? A pierdziele, naokoło. Tu się wychodzi. I ktoś mi powie. Aha, dobra. Odwróć. Jak to opuścić? A sobie jeszcze tylko tutaj zrobimy full. Idziemy tędy. Kurde, mielonek. Opuścimy my to, czy nie? Dobra, opuściliśmy. Praktycznie już. Ale jeszcze na koniec. Dobra. To za nami jechać czy nie? Chyba nie. No dobra. Dobra, ja tu sobie parkuję. Siadam z auta.
przejdźmy sobie tu, do barierki. Ale syf. Dobra. No i po takiej ostrej napierdzielance było. Dzięki za dzisiejszy odcinek i widzimy się w następnym. Nie wiem, w następnym tu chyba pociągniemy sobie dalej jakąś fabułę, przynajmniej jedno. Później zobaczymy, co dalej być. Dobra. Do następnego. Miło mi było was gościć na filmie. I zapraszam oczywiście na kolejne. Ciao.